końcówka tygodnia. Został czwartek, piątek. Dzisiaj powtórzymy, może nie zagłębimy się, ale powtórzymy dwie formy Heian, ostatniej z grupy Heian, Heian Yondan i Heian Godan. Wykonamy te formy po jednym razie. Wykonamy je dwa razy dokładnie. Raz Heian Yondan, raz Heian Godan i jeszcze raz powtórkowo Heian Yondan i Heian Godan. Zapraszam wszystkie niebieskie pasy, zapraszam wszystkie zielone pasy. Jeżeli są chętne pomarańczowe, żółte, żeby się nauczyć tego kata, jak najbardziej. I brązowe, to jest wasza powtórka, bo jutro basaj daj. Gotowi? No to dwa wykonania. Zaczynamy. Pierwsze, Heian Yondan. Mitsubi Yakushi. Kwon Hei. Heian Yondan. Yei. Mam nadzieję, że powtórzyłeś formę. Mam nadzieję, że nauczyłeś się elementów. Możesz sobie to wideo teraz zatrzymać i powtórzyć. Jeżeli nie pamiętasz jeszcze dokładnie ruchu, jesteś zielonym, pomarańczowym pasem lub żółtym, powtórz sobie to kata i wróć do tego momentu w filmie, bo teraz czas na Heian Godan. Uwaga! Zwiedź! Dokładność! Hej! Mamy to. Dwa wdechy, wydechy. No może trzy. I zaczynamy jeszcze raz. Z jeszcze większą dokładnością. Powtórkowo Heian Yondan. Tym razem ustawię się bokiem do kamery. Gotowi? Jeszcze jeden wdech. Wydech. Centrum ciała pilnuje naszej techniki. Kontroluje naszą technikę, nasze kombinacje. Nasze nogi i ręce. I później w połączeniu. Działaj. Powodzenia, drugie kata. Działamy. Hej, Anion! Zwiedź. Hej! Hej, Anion! Hej! Bądź dokładny. Hey!
zaczynają mieć wyraz przejrzysty, mają teraz już oddźwięk pełny, można powiedzieć 3D, czyli różne kierunki odzwierciedlają walkę z różnymi, z wieloma przeciwnikami, z przodu, z tyłu, z boku, tak, z jednej lub z drugiej strony. Więc to jest właśnie ten współczynnik, gdzie rozwijamy, idziemy krok po kroku, każde kata, stopień wyżej, umiejętności, trudności, kolejne hejangoda, czyli piąta trudność w naszej grupie hejan. Mówi się, że najtrudniejsze. Jeżeli potrafisz dobrze wykonać hejan shonan, nauczyłeś się hejanina, nauczyłeś się hejan sannan, opanowałeś hejanina, nie będzie problemu z hejangodem. Wszystko to jest karate, tylko inna forma, inne ustawienie ręki, inna kombinacja, wykonanie innej pracy ciałem. Ale karate jest to samo. Wykorzystuj swoje centrum, zanshi i będzie super. Gotowi? Jedziemy. Piąty kata heja. Hej! Dokładnie, spokojnie. Pamiętajmy, pozycja kokutsurashi zaczyna. Wykonaliśmy powtórkę w tym tygodniu wszystkich hejan. Od 1 do 5. Od shodan do godan. Przed nami jeszcze długa droga. Zagłębianie się w każdym z tych kat, w szczególności od sandan, yondan, po godan. Te trzy kata troszkę trudniejsze od dwóch pozostałych. To nie znaczy, że tamte dwa pozostałe, shodan i nidan, są mniej ważne. Ale te wyższe kata hejan wymagają dłużej koncentracji i wielu godzin treningu i pracy. Mam nadzieję, że po tym wideo, które się teraz za chwilę skończy, wykonasz jeszcze dwa razy. Daj z siebie wszystko. Pokaż wojownika, pokaż, że jesteś dobrym karateką. Bo najlepszy trening jest taki, którego nie widać. To nie jest pokaz, trening na pokaz. Tylko to jest trening w zaciszu własnego dojo, własnego domu, własnego kąta. Gdzie nikt nie widzi i nie patrzy, tam jest najlepszy trening, bo tam możesz prawdziwy charakter pokazać, prawdziwe zaangażowanie i serce. Życzę Ci powodzenia. Wykonaj jeszcze dwa razy. Jeden raz yondan, jeden raz godan. Nie potrafisz, wróć jeszcze raz od początku wideo. Masz to, możesz odtwarzać, wracać, zatrzymywać, wracać, zatrzymywać i tak dalej, przewijać. Powodzenia. Życzę Ci udanego treningu. Widzimy się jutro. Jutro coś dla brązowych pasów. Ale nie tylko. Możesz zobaczyć, możesz się przekonać, jak wygląda kata Basegai. Po polsku zdobycie twierdzy. Gotowi? Na pewno tak. Będziecie czekać na ten piątkowy trening. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Ukłon. Os.